Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Krzysztofem. Będziemy tylko na fonii, nagrywamy tylko dźwięk i porozmawiamy na ważne tematy w dzisiejszych czasach, czyli survival miejski, broń, gdzie jest chowana i takie jeszcze inne rzeczy. Więc witam Cię, Krzysztof. Witam serdecznie wszystkich słuchających i Ciebie również. Powiedz może na początek parę słów o sobie. Mam na imię Krzysztof, mieszkam na terenie Małopolski, mam 60 lat, mam wyższe wykształcenie, cóż jeszcze można dodać, i bardzo duże doświadczenie. W paru ciekawych dziedzinach. Dobra, to może tak. Najpierw przejdźmy do tematu sieci wczesnego ostrzegania, łączności radiowej. No i jeszcze zanim do tego dojdziemy, to powiedz troszeczkę o swoim doświadczeniu tam na misjach, żeby było tak bardziej podbudowane. No więc byłem na misji w Libii. Bardzo ciekawy okres z dwóch powodów. Po pierwsze, doświadczenie. Sprawy związane z logistyką, sprawy związane z zabezpieczeniem logistycznym, zabezpieczeniem również wywiadowczym, również dotycząca sprawa uzbrojenia i wykorzystania odpowiedniego sprzętu do wykonywania poszczególnych zadań i na różnych odcinkach. Wiadoma sprawa jest, że Libia to jest kraj bez mała pustynny, ale to nie jest taka pustynia, jaką sobie ludzie wyobrażają. Tam są również, jest to pustynia kamienista, są również oazy i również są górki. I te górki powodują, że używanie odpowiedniego sprzętu do łączności gwarantuje zabezpieczenie środków komunikacji i elementów przesyłania rozkazów, danych i tak dalej. To tyle. I teraz jesteś krótkofalarzem od praktycznie ilu lat? Od 80. W poprzednim sezonie 1984 rok. Super. Rok później poszedłem do technikum radiotechnicznego, także troszeczkę zbieżność taka jest, no ale jesteś ode mnie 11 lat chyba starszy. I teraz powiedz, dlaczego krótkofalarstwo jest takie ważne na dzisiejsze czasy? Jeżeli chodzi o systemy łączności, to tak troszeczkę z genezy, jak się ludzie porozumiewali. W układzie powiedzmy Afryki, no to były tamtamy, prawda, potem były sygnały dymne Indian północnoamerykańskich, potem były sygnały świetlne. Systemy łączności w trakcie ewoluowania skróciły drogę informacji. Ta informacja na obecne czasy praktycznie jest bardzo ważna. Ktoś, kto posiada informację, to jest szybszą niż inne źródła, które mogłyby otrzymać, jest zwycięzcą w tym maratonie. Tak. Systemy komórkowe, które są obecnie stosowane, są obarczone błędem, że tak powiem, postrzegania przez system jako rzecz do manipulacji. W każdej chwili mogą być wyłączone stacje retransmisyjne tego sygnału i w tym momencie wszystko siedzi. Bo jest to zależne od centrali. Od rządzących. Tak. Jeżeli weźmiemy historycznie w Polsce, bardzo fajnie zaczął się rozwijać system tak zwanych CB radiów. Radii. Tak. Jeżeli to można tak odmienić. Był rok 88, 89, więc wszyscy się komunikowali właśnie poprzez częstotliwości Civil Band, czyli radia dla obywateli. To były pasma obywatelskie. Potem była radiotelefonia, czyli wielkie skrzynie oparte na antenach kierunkowych, gdzie ktoś, nie mogąc dostać przydziału na
linię telefoniczną, tą drutową, otrzymywał takie właśnie urządzenie. W momencie, jak zaczęły wchodzić nowe środki łączności, czyli telefonia komórkowa, analogowa, to były tak zwane duże, prawda, cegłówki, nie wiem, niektórzy może... Centertel. Tak, niektórzy może słuchacze pamiętają, jak się nosiło takie walizki i to był straszny prestiż. Pomału były wypierane, że tak powiem, systemy komunikacji bezpośredniej. Komunikacja bezpośrednia polega na tym, że ktoś mający radioodbiornik nadaje i ktoś posiadając taki sam, na tej samej częstotliwości, może odebrać tą informację. I tak może przechodzić właśnie w sieć. Można przesyłać dalej ten sygnał. W systemach krótkofalarskich, w tak zwanej braci krótkofalarskiej, można sygnał przesłać z jednego końca Polski na drugi poprzez tak zwany głuchy telefon. Skontaktuję się z jednym operatorem, mówię mu, słuchaj, wywołaj te, taki i taki znak, spróbuj przesłać tę wiadomość dalej. I tutaj zataczamy pewien krąg i praktycznie dochodzimy do sedna. Tworzenie systemów ostrzegania bezpośredniego ostrzegania powoduje to, że nie ma tutaj miejsca na jakąkolwiek czy propagandę, czy zakłócenie sygnału, czy wprowadzanie w błąd, czyli tak zwanych fake newsów. Ponieważ system ten powoduje i charakter ludzi, którzy pracują, są odpowiedzialni. Są to właściwi ludzie na właściwym miejscu, ponieważ to, jak wykorzystujemy łączność radiową bezpośrednią, nobilituje nas do tego, żebyśmy byli normalnie uczciwi. Tu nie ma miejsca na podejmowanie jakichś pochopnych wniosków. Wiemy z historii, że te łączności bezpośrednie, długofalowe czy krótkofalowe, powodowały to, że było to nie w smak rządzącym, zwłaszcza w systemie państw komunistycznych, powiedzmy, nazwijmy to tak. Ponieważ to nie jest komunizm, tylko to jest ustrój socjalistyczny, albo inaczej zbliżony do systemu, który został nazwany przez rządzących w Polsce, że my jesteśmy republiką socjalistyczną. No, może to i prawda, nie wdajmy się, że tak powiem, w szczegóły. Ważne jest to, że jesteśmy ponad systemem, który chce nas kontrolować. Tak, tak. Czyli to krótkofalarstwo to jest takie jakby poczucie wolności. Nie tylko wolności. To jest poczucie niezależności, bo nie jesteśmy zależni od operatorów systemów sieci komórkowej, które w każdej chwili mogą nam wyłączyć ten telefon, tego smartfona. Proszę zauważyć, że w tej chwili każde dziecko, każdy obywatel ma smartfona. System spowodował to, że bez telefonu nie można funkcjonować. Nie można zrobić operacji bankowej. Nie można na przykład otrzymać potwierdzenia, czy ten e-mail, który chcemy otworzyć własny, ma potwierdzenie poprzez telefon, czy nie. Więc mówi się o chipowaniu ludzi. Nie trzeba chipować ludzi, bo tym chipem jest nasz telefon, nasz smartfon, tak, który momentalnie nas, że tak powiem, organizuje we współrzędnych geograficznych, gdzie my jesteśmy. Można nawet wystawić mandat człowiekowi, który, prawda, jest akurat w tym czasie monitorowany i na przykład przekroczył prędkość, ponieważ GPRS, czyli ten system telemetryczny stacji komórkowych, jest w stanie ustalić, z jaką prędkością mamy, powiedzmy, tego janosika, powiedzmy. Też nam pokazuje, z jaką prędkością jedziemy. Ludzie nad tym się nie zastanawiają. Nie wiedzą o tym, że dają oręż systemowi po to, żeby nas karał. Mhm. Dobra, wracamy do krótkofalarstwa. Powiedz, czym się różni krótkofalarstwo od CB? Jeżeli chodzi o CB, są to urządzenia, które działają w tak zwanych 40-tach, które są przeznaczone do pracy bez licencji.
tej chwili to CB jest wykorzystywane przede wszystkim przez użytkowników samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, dyspozycyjnych, tych, które przewożą, prawda, towary. Jest ta komunikacja bezpośrednia. W tej chwili ktoś, kto posiada właśnie takie CB, może uniknąć na przykład kontroli radarowej, może uniknąć jakichś korków, które są na drodze, może to ominąć, może się zabezpieczyć. Poza tym są kanały w tej jednej 40 podstawowej, civil band, są kanały tak zwane alarmowe, przez które my możemy na przykład, to jest kanał 9 między innymi, gdzie my możemy wezwać pomoc. Są stacje nasłuchowe, które odbierają te nasze, że tak powiem, prośby o pomoc i są w stanie zareagować. Nie mając telefonu, możemy uczynić to przez CB. Jeżeli chodzi o krótkofalarstwo, posiadam znak krótkofalarski i on mnie również nobilituje do tego, żeby przestrzegać zasad pracy w tych częstotliwościach, które są przyznane stacjom krótkofalarskim. I to jest od 1050 MHz, 3,5 MHz, i tu już możemy, że tak powiem, to liczyć albo w metrach, albo podając częstotliwości. Mowa o częstotliwościach. No. Tak, to jest 3,5, 10 kawałkiem, jest 7 jeszcze megaherców w międzyczasie, są pasma wartowskie i dochodzimy tutaj do pasma 10 metrów. Pasmo 10 metrów działa od mniej więcej 28 do 29 z kawałkiem pod 30 MHz. Poniżej mamy pasmo CB. Krótkofalowiec, który operuje swoim znakiem, również może wejść na to pasmo CB i na przykład odebrać jakiś alert, jakąś informację o jakimś zagrożeniu. I mając środki łączności innego typu, czy powiedzmy telefon, może również zawiadomić te służby, które odpowiadają na przykład za usunięcie jakiegoś zatoru, o powiadomieniu straży pożarnej, powiadomieniu policji. No, chociaż policja to tak nie za bardzo w dzisiejszych czasach działa. Służby ratownicze na przykład również. Czyli tak. Pasma CB to są dla amatorów, można by tak rzec, natomiast krótkofalarstwo jest już dla ludzi bardziej z wiedzą, z praktyką. Nie dla amatorów, dla obywateli. Jest to obywatelskie pasmo. Aha. Każdy może sobie zakupić urządzenie w tych zakresach i pracować po prostu. Może sobie znaleźć, powiedzmy, na wolnych kanałach jakąś osobę do pogadania, jak to się mówi. I to jest i bezpieczne, i to jest zagwarantowane przez, przedtem to była Państwowa Inspekcja Radiowa, teraz to się inaczej nazywa. Ta nazwa nie jest zbyt, że tak powiem, taka właściwa, no ale powiedzmy. I w tych pasmach może sobie rozmawiać bez uzyskania jakiejkolwiek licencji, bo na to nie trzeba licencji w tej chwili. Natomiast na częstotliwości amatorskie, czyli te, które wymieniłem, tu jeszcze są wyżej, powiedzmy jest 50 MHz, czyli pasmo 6 metrów, jest pasmo 2 metry, czyli 144-146, bardzo popularne w mieście, w miastach, zwłaszcza, że w Polsce jest bardzo dużo przemienników na pasmo 2 metry. No i potem mamy pasmo 470 MHz. Też jest popularne, ale już na terenie, powiedzmy, magazynów, jakichś, powiedzmy, dużych przestrzeni, gdzie komunikacja między pracownikami jest bardzo potrzebna. To tyle, co ten temat. Dobrze, a teraz jeśli chodzi o daleki zasięg, bo przejdźmy do takich więcej szczegółów na temat systemu wczesnego ostrzegania. Mamy Polskę rozciągniętą, tak powiedzmy, mniej więcej po kwadracie, czyli Szczecin, Suwałki i tam Jelenia Góra i Przemyśl na prawo. To są jakieś odległości. Jakie urządzenia, powiedzmy, obejmują takie odległości? Praktycznie każde radio krótkofalarskie, które ma zakres częstotliwości, inaczej ma pełne pokrycie od 1500 MHz aż do 30 MHz.
Dlaczego? Dlatego, że każda częstotliwość ma swoje wymagania. Tak. Przede wszystkim wymagania antenowe. Taka częstotliwość musi być dopasowana do anteny po to, żeby sygnał był właściwie puszczony, ale również właściwie odebrany. Bo istotą rzeczy jest dopasowanie radia, anteny przy używaniu odpowiednich częstotliwości. I teraz tak, jeżeli mamy częstotliwości niskie, to są tak zwane częstotliwości odbite, wielokrotnie od jonosfery, od stratosfery. To są tak zwane częstotliwości odbite, które mogą iść bardzo daleko, można pokryć praktycznie cały świat, ale między falą nadaną a falą odbitą jest dziura. I tą dziurę nie ma pokrycia praktycznie do odbioru. Taka strefa martwa. Strefa martwa. Tak. Nie ma możliwości do odbioru tej częstotliwości. Więc skracamy, że tak powiem, tą częstotliwość, znaczy w metrach, a wydłużamy w megahercach. Czyli powiedzmy, im wyżej, wyższa częstotliwość, tym ta fala odbita jest krótsza. Tak. I tak możemy trafić na odpowiednie miasto, tak możemy trafić na odpowiedni system odbiorczy. Najlepszą częstotliwością w tej chwili, jaką można by sobie było zaprezentować, to jest pasmo 6 metrów, 50 MHz. Mhm. Jest to bardzo fajne pasmo, nie ma ono długiej historii, ponieważ zostało wprowadzone w sumie niedawno, stosunkowo niedawno. Bo zostało przejęte od kogo? Od wojska czy od policji? Ono zostało przejęte od wojska. Wojsko pracowało między 47 a 58 MHz. To były tak zwane radiostacje polowe, to były radiostacje taktyczne praktycznie. One wykorzystywały i powiedzmy ten krótszy zasięg do operowania do jednostek taktycznych, które realizowały jakieś zadania strategiczne w jakimś, prawda, obszarze. To zostało zlikwidowane, ponieważ wojsko przeszło w tym momencie na częstotliwości natowskie, które operują między 225 a 280 MHz. Okej. Dobra. I system wczesnego ostrzegania. Czyli co, jest już jakaś grupa ludzi, którzy jakoś to organizują? Prowadzę w tej chwili rozmowy na temat właśnie uruchomienia takiej sieci. Związane to jest z odpowiednim systemem antenowym. To musi pracować płynnie, bo można postawić sobie sieć anten na różne częstotliwości, no to będziemy mieli, powiedzmy, no, mały zagajnik drutów, mały zagajnik, że tak powiem, prętów, jakichś innych instalacji, prawda? Tak. To powinno się robić, że tak powiem, na antenach uniwersalnych z wykorzystaniem tak zwanych automatycznych skrzynek antenowych lub ręcznych, czyli dopasowaniem tej częstotliwości do tego promiennika, który gdzieś tam jest powieszony, czy rozłożony, czy zainstalowany. No, dobra. To jeszcze raz. Ilu ludzi już nad tym pracuje, że tak powiem? Czterech ludzi w różnych miejscach jeden w Polsce. Jeden jest w okręgu warszawskim, blisko Warszawy. Drugi jest w Poznaniu, Piła i Szczecin. Okej. Okay. No i zaletą tego jest to, że tacy ludzie są niezależni od internetu i też można by powiedzieć od prądu, ponieważ te urządzenia przez ileś godzin mogą działać na bateriach. Tak, na akumulatorze oczywiście. W tej chwili wszystkie urządzenia mają zasilanie bateryjne, 12 V. To są urządzenia, można je określić jako stacjonarne, ale również jako mobilne, ponieważ instalując to w samochodzie, również możemy nadawać z samochodu. Mhm. Moc takich urządzeń waha się od 50 do 100 watów. Okej, dobrze. A jakie na początek, gdyby ktoś chciał się zainteresować, jakie urządzenia byś proponował? Bo
widziałem, tak przeglądałem troszeczkę ofert, czy na AliExpress, czy na Allegro, albo na eBayu, no to są bardzo piękne, takie z wyświetlaczami z przodu, gdzie można sobie super stroić, tak no przynajmniej z wyglądu. Cena od tak od 2 do 3 tysięcy złotych, ja mówię o takiej półce, nie wiem, chyba średniej, no to są te nowe. Natomiast co ty byś proponował i tam w Libii, co najlepiej działało w tych bojowych sprawach? Na początku dostaliśmy urządzenia amerykańskie, więc one były fajne oczywiście, ale ja nie chcę tutaj krytykować tych urządzeń, ale one niekoniecznie dobrze się sprawdzały w sytuacjach krytycznych tam właśnie. Czyli chodzi o temperatury, tak? Czy jakie... Tak, temperatura to jest jedno, zapiaszczenie, jeżeli było powiedzmy, no były to dosyć... Były to dobre, mocne urządzenia, ale bardziej nam odpowiadały urządzenia francuskie z kodowaniem mowy. One były dosyć sprawne. Te same urządzenia, które były wykorzystywane przez Legię Cudzoziemską. Okej. Czyli nie najnowsze urządzenia były dobre, tylko takie ciut starsze. Tak, ciut starsze, dlatego że one były, po pierwsze, były idiotoodporne. Tak. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, były na tyle solidnie wykonane, że wytrzymywały różnego rodzaju uderzenia, niezbyt szczególne traktowanie tego urządzenia, także to wytrzymywało. Jeżeli chodzi o drugą część tego pytania, więc ja tutaj mam przed sobą w tej chwili urządzenie 10 metrów, które działa bardzo płynnie od 25 MHz do 31 MHz. I to jest urządzenie SS9900. To urządzenie zostało wyprodukowane w Unii Europejskiej. Właśnie ma tutaj w zasadzie, kto jest producentem tego urządzenia. Jest to urządzenie bardzo dobre, ponieważ posiada modulację AM, czyli modulację amplitudy, modulację częstotliwości FM, jak również posiada możliwość pracy na wstęgach, czyli dolna i górna, USB i LSB. Więc jest to urządzenie o płynnej zmianie mocy do anteny. Również bardzo dobrze posiada zbalansowany odbiornik, ma trzy przemiany, jest odporny na wszelkiego rodzaju, że tak powiem, jakieś zakłócenia, które są w międzyczasie. Zasilanie 12 V, wyjście antenowe po UC1, również ma możliwość pracy z komputerem, także można tutaj przesyłać zakodowane informacje. Aha, dobra, no to jest takie tańsze, tak? Bo to zakres nieduży jest częstotliwości. Tak, to jest w granicach 1200 zł. Dobrze, a coś dobrego z wyższej półki? Coś dobrego, no to ewentualnie tutaj mógłbym zarekomendować ICOMA IC7000. Bardzo dobre radio z pełną, że tak powiem, filtracją i dyskryminacją sygnału. Działa na wszystkie częstotliwości fal krótkich. Również posiada częstotliwość 2 metry i 70 centymetrów. Okej. Moc 100 watów. 100 watów, o! No, czyli to nie jest na baterii. To może być na baterię. Może być. Dobra. No a powiedz, jakich urządzeń unikać z tych nowoczesnych? Przede wszystkim ja nie chciałbym tutaj podpaść lobby chińskiemu, ale nie wszystko, co tutaj się znajduje na terenie Polski, jest dobre. Mówimy tutaj powiedzmy o typowych CB radiach. To jest powiedzmy Alarm 42, bardzo tanie radyjko, to jest ręczne radyjko, 5 watów, bo nie jest ograniczenie dla
radii właśnie przeznaczonych dla obywatela, 5 watów. 5 watów jest to granica. Tak. Dobrym radiem na przykład też może być seria prezydent Lincoln, prezydent Jackson. Oczywiście dla każdego coś miłego. Jeżeli ktoś lubi piękne wyświetlacze i tak dalej, może sobie coś wybrać. Ale właśnie z serii prezydent jest to bardzo, bardzo rozsądne, że tak powiem, podejście. I jak na początek w zupełności wystarczy po to, żeby się nauczyć pracy na mikrofonie, pracy, że tak powiem, w tym systemie, gdzie no, należy trochę poczekać, aż się zluzuje kanał, jak to się mówi, zwolni się kanał i wtedy można swoje 5 minut mieć, prawda? Albo po prostu na początku słuchać tylko, co tak, się dzieje. Słuchać. Jak, tak słuchać i naśladować, i jak ludzie ze sobą rozmawiają. Oczywiście ja nie polecam skracania różnego typu takich elementów, jak ktoś, prawda, sobie... I wulgaryzmów. Przede wszystkim unikamy wulgaryzmów, bo radio nie jest po to, żeby prezentować, że tak powiem, swój poziom, tylko po prostu wznosić się troszeczkę wyżej. Starać się dopasować do czegoś lepszego. Dobrze, a powiedz na większe odległości, czyli tak na całą Polskę, to tak, mówiłeś pasmo 50 MHz mniej więcej. Jaka moc by musiała być przy odpowiednio dostrojnej antenie? To jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że wszystko zależy od tego, gdzie się znajdujemy, skąd nadajemy. Jeżeli mamy na przykład, jeżeli mamy dolinę, powiedzmy, i z doliny nadajemy, no to wiadomo, że góra nam przeszkodzi, bo najlepsze sygnały do odbioru są takie, kiedy anteny się widzą. Tak. Jeżeli anteny się nie widzą, to w tym momencie musimy wykorzystać coś innego. Dwie rzeczy. Fala odbita, ewentualnie sygnał odbita od stratosfery, ewentualnie tak zwana fala przyziemna, czyli bardzo niskie częstotliwości, ale moce już w tym momencie muszą być troszeczkę wyższe. Tutaj należy, że tak powiem, dobrać i częstotliwość, jak również i moc. Ale najważniejszą rzeczą jest dobra antena. To antena, która odbiera sygnał, jest w stanie również nadać. Tak. Bo jeżeli będziemy nadawać 2 kW, jak to się mówi w tym żargonie, dmuchniemy w antenę, a mamy bardzo słabą antenę, to nam nic nie da. To tylko tyle, że sąsiadom zgasną telewizory. Tak. No dobra, to zejdźmy może już z tej technologii, bo dla niektórych to może być nudne. Mnie to akurat interesuje, ale dla innych może być nudne. Przejdźmy do tematu survivalu. Masz akurat taką sytuację, gdzie trochę się zmagasz z tymi tematami, więc przygotowałeś tam parę wątków. Co to jest? Tak, oczywiście ten prawdziwy survival, który jest pokazywany, to jest tak zwany survival ekstremalny. Oczywiście, można kogoś zostawić w puszczy. Dać mu, powiedzmy, coś tam, prawda, jakiś kawałek noża, czy nawet bez, no i radź sobie. No dobrze. Ale to nie jest właściwe. Można kogoś zostawić na przykład w Arktyce. No oczywiście jest ubrany, prawda, no i dobrze, no i może, prawda, tam przetrwać. No ciekaw jestem, jak długo. Przede wszystkim w survivalu najważniejsza jest woda. Czysta woda. Niezanieczyszczona woda. Tak. Bo bez jedzenia można wytrzymać długo, ale bez wody niekoniecznie. I teraz tak. Jak uzyskać tę wodę? Jak stwierdzić, czy ta woda się nadaje do picia, czy nie? To są rzeczy no, dosyć długo tematyczne, ale skoncentrujmy się, że tak powiem, na tym właściwym. W dzisiejszych czasach ten prawdziwy survival praktycznie no, nie jest możliwy, ponieważ zawsze mamy dostęp do jakichś środków. Rozłożenie zagęszczenia ludności w Polsce jest takie, że praktycznie to nie są takie odległości jak w Australii, to nie są takie odległości jak w Libii, powiedzmy. To nie są takie odległości jak na przykład no, chociażby w Afryce Środkowej czy w dżungli amazońskiej. No nie ma czegoś takiego. Zawsze można coś z czegoś przetrwać. Tutaj chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę, która jest moim zdaniem dosyć istotna. Mianowicie to, żeby w razie W
być przygotowanym, czyli mieć pod ręką jakiś ostry nóż, który jest nam w stanie, że tak powiem, zapewnić chociażby, czy na skrobanie jakichś wiórków, żeby ognisko rozpalić, to jest podstawa, a chociażby też i do obrony przed dzikimi, na przykład zwierzętami. Ja mówię tu tak dosłownie i w przenośni. No tak, tak, zgadza się, zwłaszcza w przenośni. No tak, no właśnie. I rzecz najważniejsza, mieć wyobrażenie o tym, co chcemy zrobić, czyli przewidywać skutki, co się stanie, jeżeli rozpalimy tutaj ognisko, prawda? Nie spalimy na przykład pół lasu, to jest istotne, bardzo. Czyli powiedzmy, no wiadomo, obłożyć kamieniami, ale to są już takie szczegóły, w których nie chciałbym, że tak powiem. Tak, to jest niepotrzebne. Może bardziej taki miejski serwiwal. Co jest ważne, no, na przykład, gdy zabraknie prądu? No, przede wszystkim, jak zabraknie prądu, a nie mamy, powiedzmy, jakiegoś generatora, żeśmy się nie przygotowali na taką ewentualność, no to mamy problem. W miejscach na przykład, które, jeżeli zabraknie prądu, natychmiast napuszczać na przykład wody do wszystkiego, co się da. Jeżeli mieszkamy w blokach na przykład, do wanny, do garczków, wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Tak. Ponieważ za chwilę system wodociągów może również paść. Są systemy, które posiadają własne na przykład agregaty. I one przez jakiś czas będą zabezpieczać tę wodę. Ale niekoniecznie przez cały czas. Bo tak, to za chwilę się może skończyć. Nie wiadomo, jak długo będzie trwał ten problem. Jeżeli nie ma prądu, to też jest duży, że tak powiem, smutek dla ludzi starszych, którzy na przykład korzystają z windy. Unikać tych wind, chociaż nawet jakby włączyli prąd na... No, włączyli prąd, prawda? No fajnie, no to jedziemy windą. Nie, bo za chwilę mogą znowu wyłączyć. Praca, znaczy nie tyle praca, co przetrwanie w jakimś dużym blokowisku, jest to wyzwanie, jest to problem, ponieważ jeżeli zabraknie prądu, no to wiadomo, nie ma środków tych łączności. Za chwilę nasze telefony mogą być również wyłączone ze względu na brak zasilania. Stacje, które przekazują ten sygnał, czyli stacje retransmisyjne, również za chwilę mogą przestać działać, chociaż mają zabezpieczenia buforowe w postaci akumulatorów żelowych czy akumulatorów żelazowych, ale to też za chwilę się skończy. I nie będzie możliwe, że tak powiem, skomunikowania się z kimkolwiek. Dobrze byłoby, gdyby każdy, powiedzmy, w takich czasach, jeżeli przewiduje, że takie czasy mogą nastąpić, zabezpieczył się, powiedzmy, w jakiś mały chociażby akumulator, który byłby w stanie przez inwerter zasilić jego telefon, powiedzmy, czy powiedzmy, no nie wiem. Radio CB. No właśnie, na przykład. Tak. To nie potrzebuje, że tak powiem, urządzeń zewnętrznych, wystarczy tylko zasilanie mieć. Tak, i również ten, kto ma samochód, w przypadku braku prądu, natychmiast powinien dopełnić bak do pełna. Tak, i jeszcze dopóki stacje benzynowe, nie wszystkie posiadają agregaty do, że tak powiem, zabezpieczenia sobie pomp, które pompują to paliwo. Ale tutaj praktycznie wkraczamy już nie w serwiwal, ale tak zwany układ trapersowy. No. Trapersi mają to do siebie, że gromadzą zapasy, prawda, przygotowując się na jakąś ewentualność, która może nastąpić. Oczywiście to jest bardzo fajne, tylko do tego trzeba mieć środki. Ja tutaj bym chciał zacytować, swojego czasu to było jakieś 6 czy 7 lat temu, słuchałem wywiadu z tym naszym największym, że tak powiem, ochroniarzem, z panem Dziwulskim. Tak. Ja powiedział wprost. Powiedział tak, ja mam zapas benzyny, ja mam agregat i mam zabezpieczenie, że tak powiem, inne środki, które posiadam. No wiadomo jakie, prawda? No, tak. No, oczywiście. Bo w momencie, jeżeli zabraknie prądu, zabraknie wody, nie będzie się można, że tak powiem, normalnie poruszać po takich dużych aglomeracjach miejskich, zaczną tworzyć się tak zwane bandy, które będą atakować, które będą napadać tych, którzy coś mają, a nie są w stanie się obronić.
Ja nie będę tego kończył, ponieważ każdy mniej więcej zdaje sobie sprawę. Tak, a paliwo jest potrzebne po to, żeby po dwóch, trzech dniach, gdy zobaczymy, że sytuacja się nie zmienia na lepsze, żeby jechać gdzieś, pojechać na wieś do rodziny czy znajomych. Tak, tak zwany układ rozśrodkowania, czyli opuszczenia miejsc niebezpiecznych w miejsca bardziej bezpieczne. Wieś jest tym właśnie miejscem. No, ja nie chcę tutaj siać jakiejkolwiek paniki. Nie, nie, bo chodzi tylko o to, żeby ludzie mieli wyobrażenie. Na pewno mają jakieś rodziny, do których mogą się udać na wieś. Na pewno mają jakichś znajomych, którzy są na wsi, prawda? Gdzie mogliby razem, powiedzmy, coś wspólnie dłużej przetrwać, prawda? Dobrze, to w tym temacie preperstwa i survivalu, no, tak w skrócie to tyle. Tak? Czy jeszcze coś? Tak, no w zasadzie, jeżeli chodzi o sam system zagrożenia, który wynika z czegokolwiek, on musi być logicznie uzasadniony, co chcemy osiągnąć i jakie środki chcemy, że tak powiem, zabezpieczyć dla siebie po to, żeby przetrwać. Rozwiązań jest multum, ale każde rozwiązanie powinno być dopasowane do odpowiedniej sytuacji, jaka ma miejsce, prawda? No chociażby mamy w tej chwili stan epidemiologiczny w kraju. Można powiedzieć stan wyjątkowy. No to wiadomo, unikać kontaktów z ludźmi, których nie znamy, do których cokolwiek nie jesteśmy pewni. Zabezpieczać się, myć ręce, myć po prostu higiena powinna być w tym momencie nie na 100%, ale na 200%. Ponieważ nawet jak się cokolwiek dostanie na naszą odzież, czy powiedzmy na nasze ręce, czy nie wiem, na twarz, powinno być zmyte momentalnie. Dobra, to przeskakujemy teraz tutaj temat, sobie zapisałem, ograniczone zaufanie. O co chodzi? Jeżeli chodzi o system ograniczonego zaufania, znowu używam tego słowa system, ale to jest wynikiem pewnych definicji, które zostały uknute przez sam system. Możemy mieć ograniczone zaufanie do wszystkiego i do wszystkich. I to z zasady byłoby dobre. Jeżeli nie jesteśmy pewni kogokolwiek, nawet jak go znamy, dobrze, powinniśmy mieć system ograniczonego zaufania. Bo nie wiadomo, co on knuje. Zwłaszcza, że nie widzimy się, powiedzmy, codziennie, tylko powiedzmy raz na jakiś czas. Więc należy z rezerwą podchodzić do wszystkiego i ograniczać, że tak powiem, ten słowotok, jakikolwiek jest, prawda, nie uzewnętrzniać się, ale również przyjmować z pewną dozą krytycyzmu to, co ktoś do nas mówi. Bo to, co mówi, może spowodować osłabienie naszych naturalnych odruchów bezpieczeństwa. To jest ważne. To jest element nie tylko socjologiczny, ale to jest również element tak zwany cybernetyczny. A powiedz może jakiś przykład ze swojego życia, gdzie takie coś było, no, kluczową sprawą. Tych przykładów można by było mnożyć. No, miałem chociażby bardzo duże zaufanie do swojej siostry. No niestety... Udzieliłeś jej pełnomocnictwa? Na przykład, no, udzieliłem pełnomocnictwa, gdzie potem okazało się, że zostało to wykorzystane przeciwko mnie. Siostra, własna siostra, więc tutaj jest rodzona siostra, jakaś przyrodnia, rodzona siostra. No. A potem spowodowała to, że sprzedała mnie, można powiedzieć, organom, które wykorzystały to. Ja nie chciałbym tego wątku rozwijać, ponieważ jest to do tej pory dla mnie element dosyć traumatyczny, ale niestety będę musiał z nim żyć prawdopodobnie do końca życia. Dobrze. No to teraz kwestia analizy danych, które otrzymujemy. Każde dane, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, nie są do końca właściwie podane. Tam jest element manipulacyjny. To jest wykorzystanie tak zwanych słów kluczowych,
które powodują, że my zaczepiamy się na te słowa kluczowe, nie patrząc na całą treść. Czasami treść, jeżeli to przeanalizujemy, jest kompletnie idiotyczna. Ale słowa kluczowe dla nas mają o tyle duże znaczenie, że do tych słów kluczowych my dobudowujemy pewną otoczkę i zatrzymujemy się na tym. Jeżeli na przykład 10 osób będzie słuchało tego samego komunikatu, każdy ten komunikat zrozumie inaczej. Czym to jest powodowane? Przede wszystkim tak, wiedzą praktyczną, doświadczeniem życiowym, doświadczeniem w obcowaniu z ludźmi, również wykształcenie. Jeżeli powiedzmy tutaj nie umniejszając powiedzmy innym wykształceniom i ludziom, którzy mają inne wykształcenie, ale to jest normalne. Jeżeli ktoś nie analizuje semantycznie tego, co odsłuchuje, czy odbiera, czy czyta, to potem ma to przełożenie na to, jak się zachowuje, jakie decyzje podejmuje w stosunku do tej informacji, którą otrzymał. Czyli chociażby, tak jak teraz w przypadku tej epidemii, nazwijmy to epidemią, jest manipulacja, która powoduje wprowadzanie ludzi w stan strachu w mediach. Tak, stan strachu. I ja powiem tak, tutaj bym tą powiedź podzielił na dwie części. Pierwsza część. Jeżeli ktoś wywołuje stan strachu, powiedzmy, czy stan tak zwanego permanentnego zagrożenia, ludzie zaczynają się bać, ponieważ nie mając alternatywy, nie mając innych informacji, pozytywnych informacji, w tym momencie system immunologiczny człowieka zaczyna reagować dosyć chaotycznie. Tak. Taki człowiek potęguje u siebie poczucie zagrożenia, potem strachu przed tym zagrożeniem, a więc robimy tak zwaną pętlę pewną. Nie mogąc wyjść z tej pętli, powoduje to, że organizm jest bardzo mało odporny na jakiekolwiek wirusy, na jakiekolwiek bakterie. Ludzie na przykład ze strachu mogą dostać rozwolnienie. To się zdarza. Więc czym to jest powodowane? Czynnikiem zewnętrznym? Tak. Czy to, że zażył pigułkę? No niekoniecznie. Jeżeli chodzi o inny ten aspekt, to ja bym tutaj zwrócił uwagę na to, że czasami wygodniej jest manipulować ludźmi właśnie w tym kierunku po to, żeby uzyskać nad nimi większą kontrolę. No jeżeli ludzie siedzą w domach, no to są pod kontrolą, są pod pewną jurysdykcją z zewnątrz. Nie mogąc wyjść, prawda, oni się motają. Co następuje dalej? Następują, jeżeli ludzie są zamknięci w jakichś pomieszczeniach, gdzie wcześniej na przykład mieli większą swobodę, zaczynają się konflikty. Najpierw na małym poziomie, potem coraz wyższym i jeszcze wyższym. To powoduje, że to społeczeństwo nie jest w możliwości wygasić tych problemów przez siebie. No więc co się dzieje dalej? System widząc to i chcąc dalej w pełni świadomie kontrolować tych skłóconych ludzi, daje im pigułkę szczęścia. Co to jest? No pewna nadzieja. No tak. I wszyscy zaczynają tonować swoje animozje, tonować, że tak powiem, swoją agresję do najbliższych. I w tym momencie jest pełnia szczęścia. Ale ta pełnia szczęścia też działa do pewnego momentu. Bo jeżeli system zobaczy, że ludzie zaczynają coraz bardziej, że tak powiem, sobie pomagać, a to systemowi nie jest na rękę. Więc znowu zaczyna wrzucać dawkę emocji, dawkę zagrożenia i takiego permanentnego niepokoju wewnętrznego poprzez właśnie manipulację słowami. Werbalizowanie pewnych elementów w połączeniu z niezbyt konkretnym zjawiskiem informacyjnym, jakim jest, powoduje, że ludzie z powrotem wpadają, że tak powiem, w taką kakafonię, że tak powiem, tego zagrożenia. I sami też budują to zagrożenie potem. Czyli co? Jak się uodpornić na to? Wszelkie generalizacje wycinać, tak? Nie tylko generalizacje, ale również zwracać uwagę na tak zwane słowa kluczowe, tak zwane manipulacyjne słowa. Nie wiem, na pewno każdy z Państwa oglądał
Matrixa. Bardzo dobry film. Tak. Tam jest pokazane czerwona i niebieska pigułka. Którą wybierasz? No, zazwyczaj czerwoną. No właśnie, tak. Tylko, że co się stanie, jeżeli ktoś jest daltonistą? No to musimy mieć, to ma 50-50 szczęście. No, tak jest, zgadza się. No dobra, analiza danych. Teraz przechodzimy już do spraw lokalnych w Małopolsce. Depozyty broni ukraińskiej. O co chodzi? Ja z tym zjawiskiem miałem dosyć dużo wspólnego, ponieważ byłem świadkiem. Byłem świadkiem przejazdu ciężarówek ukraińskich. To było w 2017 roku. To mnie troszeczkę zbulwersowało i próbowałem zainteresować odpowiednie służby tym zjawiskiem, co się stało. Mianowicie to, że na własną rękę było to dosyć niebezpieczne jak dla mnie, ponieważ ja sam byłem, jak gdyby to powiedzieć, rozbrojony, ale mając inną wiedzę, byłem w stanie określić, gdzie te depozyty się znajdują, w których miejscach, gdzie są składowane i przez kogo są składowane. Przede wszystkim to byli Ukraińcy, którzy niby przyjeżdżali tutaj na bazary, do składów, do złomowisk celem zakupu silników, części samochodowych. Oni najpierw przywozili tą broń, a potem składowali na samochód swoją, że tak powiem, urobioną, że tak powiem, rzecz pod tytułem silnik, most tylny i tak dalej, i tak dalej. No, nie wchodźmy w szczegóły. Kwestia jest następująca. W pewnym momencie skontaktował się ze mną człowiek, który powiedział, żebym to wszystko zorganizował i zobaczył, gdzie, co i jak. No, było troszeczkę to... Czyli Polak, tak? Który chciał to wszystko... Tak, to był Polak. Rozgryźć. Tak, z naszych służb. I co się dzieje dalej? Było to z mojej strony wtedy, no chciałem pomóc. Chciałem po prostu wyeliminować, że tak powiem, to zagrożenie, które płynęło właśnie z tej strony. Sprawa nie została podjęta do końca. Udzieliłem swojego czasu wywiadu. Nie wiem, może słuchacze słyszeli albo słuchali pułkownika Piotra Brońskiego. Ja tam w jednym z jego audycji, to było bodajże kuchenna charakterystyka terenu, ja tam właśnie mówiłem o tych depozytach. I po tej audycji, która została wyemitowana, tydzień później zauważyłem wzmożoną aktywność służb celnych, policji i służb, to były WOP. I jeszcze jedna służba, która przyjeżdżała na warszawskich numerach, prawdopodobnie z Biura Ochrony Rządu lub z jakiejś innej instytucji. Więc była to duża aktywność, że tak powiem, tych służb. Co się stało? Nie wiem, ale stwierdziłem, że w 2019 roku na przełomie października i listopada również zauważyłem samochody ukraińskie, które wjeżdżały na ten teren, wjeżdżały w las na przykład. Widać było, że są obciążone, wyjeżdżały nieobciążone. Także jest to temat bardzo ciekawy i niebezpieczny w sumie. Niebezpieczny dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, bo przecież jeżeli ktoś przyjeżdża i dokonuje, że tak powiem, pewnego zakamuflowania depozytów broni, to nie robi to w celach przecież pokojowych, prawda? Tylko czemuś to ma służyć. I odkrycie tego jest bardzo niebezpieczne. No. Tak. Co robi rząd polski? Nie wiem. Nie wiem, prawdopodobnie nic nie robi, bo gdyby robił, nie byłoby tego typu, że tak powiem, sytuacji. No wygląda to na to, że jest jakieś przyzwolenie albo wręcz współpraca. Informator z przejścia granicznego, nie powiem gdzie, bo można by go było bardzo łatwo ustalić, był świadkiem, gdzie wjeżdża dwa samochody ciężarowe, jest rozmowa z celnikami i samochody bez sprawdzenia przejeżdżają granicę. Potem są eskortowane przez drugi samochód osobowy, który ich doprowadza. Samochód osobowy na polskich numerach.
Okej, dobra. Czyli takie coś się dzieje no, prawdopodobnie jeszcze w Małopolsce, jeśli nie również w innych no, miejscach w Polsce. Małopolska jest tym rejonem, gdzie mieszkam po prostu i przemieszczając się po drogach, no widzę, zwracam uwagę na jaki samochód, jakie numery rejestracyjne i po prostu no, jakie zachowanie powiedzmy kierowcy. Jeżeli chodzi o Podkarpackie, jest bliżej granicy ukraińskiej. No tam to ja nawet nie chcę myśleć, co się tam rzeczywiście dzieje. Dobra. I ostatni temat, złodziejstwo policji. O co chodzi? Po moim zatrzymaniu w 2016 roku... To zatrzymanie dotyczyło... tak zwanego nielegalnego posiadania broni i amunicji. To może się wydać słuchaczom trochę dziwne. I nie jest to na zasadzie zemsty, że mówię o tych depozytach ukraińskich, bo ja po 16 latach pobytu za granicą, zdobyciu odpowiednich uprawnień i doświadczenia w tej mierze, jestem rocznikarzem, jestem instruktorem strzeleckim na poziomie agencji, czyli mogę wydawać certyfikaty, przeszłym instruktorom strzeleckim, jestem również rzeczoznawcą i konsultantem do spraw bezpieczeństwa. Nie po to robiłem te certyfikaty i zdobywałem doświadczenie, żeby przyjechać tutaj, prawda, do Polski i robić jakąś kontrabandę czy jakieś przestępstwa z wykorzystaniem broni. Nie. Ja przyjechałem po to, żeby tutaj wreszcie osiedlić się i zacząć budować społeczeństwo obywatelskie poprzez integrację na szczelnicy, poprzez rozmowy, poprzez spowodowanie tego, czego Polakom praktycznie brakuje. Zaufania do siebie, tak. Odpowiedzialności za swój kraj, czego nie ma. Mhm. Bogdan Smoleń w jednym ze swoich skeczy powiedział, że dmuchamy na wspólny żagiel. Znaczy nie on, tylko Laskowik akurat. I chodzi o to, żebyśmy właśnie wszyscy dmuchali na wspólny żagiel po to, żeby ta Polska wychodziła, że tak powiem, z tego kryzysu społecznego. Brak zaufania do siebie powoduje to, że szukamy wrogów na siłę. I szukamy tych wrogów tam, gdzie nie powinniśmy szukać. Tak, no przedtem dlatego... powiedziałeś o ograniczonym zaufaniu, a teraz mówisz, żeby ufać. Więc gdzie tu jest środek? Tak, ale to jest budowanie zaufania. To nie jest to, że jak to się mówi, idziemy w czambą, prawda, i określamy coś, o, to jest mój przyjaciel, prawda, jest fajny. Nie. Należy pracować nad tym. Społeczeństwo obywatelskie to nie jest społeczeństwo takie, które zbiera się na czas zagrożenia. Ono cały czas ze sobą współpracuje. Poprzez wspólną pracę, wspólną pomoc budujemy zaufanie. Zaufanie równa się rzetelność, równa się, jak to po polsku by było, solidność. Budowanie prosperity, powiedzmy, dla tych... Dobrobytu. No. Dobrobytu, tak. No. Także tak to wygląda. Oczywiście ograniczone zaufanie powinno zawsze istnieć. Zwłaszcza do ludzi, których nie znamy. Mhm. Potem do tych, których znamy, a ich, powiedzmy, jakaś tam, prawda, przeszłość może w jakiś sposób źle funkcjonować. Ale jeżeli sami zaproponujemy, sami się otworzymy w jakiś sposób do ludzi, to w tym momencie ktoś zobaczy, że działamy nieszablonowo. I w tym momencie następuje reakcja łańcuchowa. Ten człowiek również się w jakiś sposób otworzy i zobaczy, gdzie jest jego błąd do tej pory i zaczynamy współpracować. Zaczynamy budować społeczeństwo obywatelskie. Dobra, wróćmy do tego twojego oskarżenia i zatrzymania. Tak, ponieważ w momencie zatrzymania była rewizja jedna, zostałem zatrzymany w areszcie policyjnym, na drugi dzień była druga rewizja, już bez mojego udziału. I wtedy jeszcze nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero po paru miesiącach, jak przyszły protokoły zatrzymanych przedmiotów. W tych protokołach stwierdziłem nieścisłość pod tytułem opisanie torby, opisanie nesesera, w którym znajdował się komputer, kamienie szlachetne, 1150 funtów, dysk, na którym znajdowały się dwie moje książki gotowe do wydania. Komputer, zasilacz. I to wszystko zostało opisane jako zielona torba z komputerem i zasilaczem. To było po prostu ewidentną nieprawdą. I ja zacząłem pisać do jednej prokuratury, zacząłem pisać odwołania,
żeby to sprostować, że tam tak nie było i wyszczególniłem, co tam brakowało w tym protokole zatrzymanych przedmiotów. Sprawa trafiła do prokuratury w Nowym Sączu, sprawa została umorzona z braku dostatecznych dowodów, a to nie ja tworzyłem te dowody, tylko sama policja stworzyła na siebie dowód, ponieważ opisując w ten sposób sytuację, nie umieściła reszty zawartości tego nesesera, a nie zielonej torby. Oczywiście były czynności prokuratorskie, które odbyły się na terenie więzienia w Krakowie, na Montelupich. Notabene, no, dosyć ciekawa nazwa, która w dalszym ciągu funkcjonuje. I podczas tego, że tak powiem, czynności, podczas tych czynności, prokurator, nie będę wymieniał tutaj nazwiska, prawdopodobnie ktoś, kto słucha i zna temat, wie, o kogo chodzi, ustalił, że no rzeczywiście tam się coś więcej jeszcze znajdowało, no ale nie było pieniędzy, nie było diamentu, no i kryształ na przykład rubinu został wyceniony na 50 zł, no to taki rzeczywiście śmieszny przypadek. No i po tych czynnościach wszystko jak gdyby unikło. Po opuszczeniu tego przybytku zacząłem dalej pisać i drążyć, chcąc odzyskać swoją własność, moje ciężko zarobione pieniądze i nie tylko, ponieważ tam również znajdowało się 35 tysięcy dolarów w aktach na okaziciela, które po prostu również wyparowały. Prokuratura w Nowym Sączu po różnych, że tak powiem, pismach wezwała mnie dwa razy na złożenie zeznań i wyjaśnień. Te wyjaśnienia oczywiście złożyłem i sprawa została umorzona, więc ja napisałem odwołanie do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu skierował sprawę do Jasła w związku z tym, że nie może prowadzić śledztwa przeciwko osobom, których jest w zależności służbowej, jak również prywatnej. Czyli zaznali się w jakimś sensie do korupcji. Zostałem wezwany, znaczy zostałem poinformowany, że rozprawa w Jaśle się odbędzie. Stawiennictwo nieobowiązkowe. Ale mimo wszystko ja napisałem, proszę mi podać, kiedy będzie się odbywać, ponieważ chcę uczestniczyć w tej rozprawie. Więc otrzymałem odpowiedź zwrotną w tym i w tym dniu. Ja przyjechałem, wchodzę na salę rozpraw. Oczywiście czekałem prawie godzinę czasu, żeby ta rozprawa miała możliwość się odbyć na korytarzu. Wchodzę na salę rozpraw, a sędzina z uśmiechem na twarzy odczytuje wyrok. Tak jak gdyby nigdy nic. Bez przesłuchania, bez ustalenia dodatkowych okoliczności, które by mogły, powiedzmy, świadczyć i wyjaśnień w stosunku do nieścisłości, jakie były zawarte w pewnych listach, które otrzymywałem od prokuratury w Nowym Sączu, gdzie po prostu fakty się mijały z rzeczywistością. Mhm. No więc otrzymałem wyrok oddalenia i umorzenia sprawy. Z braku dowodów. Ja się pytam tak sam siebie, no jakie dowody by musiały być, skoro sama policja wystawiła na siebie, jak to się mówi, kwity nieścisłości w zorganizowaniu tego przeszukania i również wyszczególnienia tych przedmiotów. Dobra, czyli może, żeby już tam nie przedłużać tego wątku, jaki wniosek, jeśli chodzi o tą policję przeszukującą? Jak się ustrzec, co robić? Też taki troszeczkę survival może. Tak, oczywiście. Pierwsza sprawa to jest policja, oczywiście w momencie wprowadzania stanu wyjątkowego, wszelkie kodeksy przestają działać praktycznie. Policja w każdej chwili może wejść pod pretekstem jakimkolwiek i dokonać przeszukania. Mhm. Ale to przeszukanie może dokonać, powiedzmy, na drodze publicznej, w miejscu publicznym, bo jest podejrzenie. Natomiast jeżeli wchodzi do kogoś na podwórko, chodzi do mieszkania i że ma właśnie takie, a nie inne podejrzenie, musi mieć nakaz rewizji. Musi mieć nakaz wejścia. Bez tego nakazu nie należy wpuszczać policji, ponieważ policja może wykorzystać to w celu właśnie takim, jakim ja miałem, że powiem, do czynienia. Policja, no dobrze, tylko że jeżeli tych policjantów jest wielu, a człowiek jest sam, no to też, no co zrobi? Wpuszczać pojedynczo.
puszczać pojedynczo, bo zawsze taka grupa policjantów może coś podrzucić. I w tym momencie człowiek nie będzie się umiał nawet wytłumaczyć, bo jest sam przeciwko systemowi. A system zrobi wszystko, żeby wygrać. Dobrze, a powiedz, czy miałeś jakieś doświadczenia w sądach, jeśli chodzi o te kwestie wykorzystania elementów prawa naturalnego, czy coś takiego? Bawiłeś się w to? Tak, oczywiście. Czytałem trochę na ten temat. No, prawo naturalne, no i przede wszystkim tak zwane prawo morskie. No. No właśnie, jeżeli cokolwiek drewnianego jest na terenie właśnie sądu, a jest, można to wykorzystać, przejmując, tak mówię, pokrótce, w momencie jak sąd albo skład sędziowski opuści, że tak powiem, to pomieszczenie, a my zostaniemy, możemy wprowadzić prawo morskie. Czyli w momencie braku kapitana, jakim jest sędzia, możemy przejąć, że tak powiem, władzę i uzyskać i przedstawić swój punkt widzenia. Oczywiście to powinno być zaprotokołowane. Są świadkowie, więc nie ma z tym problemu. I przejąć inicjatywę. Dobrze, tylko że takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają. To jest bardzo duża rzadkość, żeby sędzia wyszedł i powiedział zostańcie tutaj. Najczęściej sędziowie wypraszają ludzi. Tak, jeżeli nie mają pomieszczenia, do którego mogliby przejść, tak właśnie robią. Jeżeli jest pomieszczenie, to raczej oni wychodzą, zostawiając prokuratora, zostawiając adwokata, zostawiając oskarżonego czy powiedzmy poszkodowanego i wychodzą, zostawiając też również tak zwanych obserwatorów, którzy... Widzów. Tak, widzów zjawiska. No. Są też tam czasami tak zwani praktykanci, asesorzy, którzy... No to już są rzadsze sytuacje. No dobrze, no to mówisz o takiej sytuacji, która no jest nawet na filmikach amerykańskich, czy tam w ogóle w krajach anglosaskich. Natomiast no, w Polsce nie obowiązuje tego typu prawo i oprócz tego jest jeszcze no, resortowe dzieci są sędziami, więc oni no, generalnie mają wszystko w dupie i nie stosują się do żadnych reguł. Po prostu taki sędzia jakby zauważył taką sytuację, wciska przycisk, przychodzi ochrona i człowiek ma problem, nie? Tak, ja tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz, wydaje mi się, że dosyć istotną, a związaną właśnie z sędziowaniem i z sądami. Oczywiście mamy trzy praktycznie zasady, że prawo w Polsce nie jest prawem zwyczajowym, takim jak na przykład w krajach anglosaskich. Okej, no przyjmujemy, że to jest prawda. Oczywiście, tak, jest prawdą, ale też do pewnego momentu. Drugim elementem jest to prawo, gdzie należy udowodnić oskarżonemu jego winę. I to ponad wszelką wątpliwość. Jakiekolwiek wątpliwości powinny świadczyć na korzyść oskarżonego, czego nie ma w polskich sądach. Tak. I tutaj zaczynamy się, że tak powiem, następuje taki pewien zgrzyt, bo niektóre wyroki, sentencje tych wyroków i uzasadnienie tych wyroków po prostu mrożą krew w żyłach, a włosy stają dęba na głowie. Skoro sędzia powinien działać w majestacie prawa i w granicy prawa, często gęsto go przekracza. Do tego stopnia, że jest w stanie napisać, że wielce prawdopodobne, że oskarżony dopełnił się przestępstwa. Jest to wielce prawdopodobne. Nie ma czegoś takiego wielce. Albo są na to dowody, albo ich nie ma. Skoro nie ma dowodów, oskarżony jest niewinny w tym właśnie zagadnieniu. Druga rzecz. Określanie przez prokuratorów, że w bliżej nieokreślonym czasie, w bliżej nieokreślonych okolicznościach i miejscu zostało dokonane przestępstwo. Tak. Bo wiemy, gdzie to zostało zrobione, albo nie. No to umówmy się. Tak, no wiem. To na przykład Adolf Kudliński został tak skazany, że nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co się wydarzyło, więc ten pan jest winny. No. Dobrze, ale no to mamy te przypadki takie, które się dzieją w Polsce i powiedz teraz, no, czy masz jakieś pozytywne doświadczenia no, w tej kwestii, jak się obronić przed takim chamstwem sądowym i bandytyzmem? Powiem tak. Ja może zacznę od takiej rzeczy. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
jak było budowane państwo, nowa społeczność, było bardzo dużo imigrantów, którzy przyjeżdżali z Europy za chlebem. Najwięcej było tam Irlandczyków, Holendrów, Niemców również. Zresztą tak notabene, jak głosowali w Senacie, jakim językiem mają się posługiwać Amerykanie, bo było bardzo dużo Niemców, bardzo dużo Irlandczyków, czyli mówiących po angielsku, Anglików również. No więc jednym głosem zostało to przegłosowane, że będziemy się porozumiewać, że będą się porozumiewać językiem angielskim. Jednym głosem tylko. No więc też coś o tym świadczy. Ale wracając do tej takiej małej historii. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej poprzez budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego, zdobywanie Zachodu, potem zostało to nazwane Dzikim Zachodem. Amerykanie poprzez konstytucję i zapis konstytucyjny, piąta poprawka do konstytucji, gwarantowała im posiadanie broni. To wykształciło u Amerykanów poczucie wartości życia, ale też nie do końca, ponieważ jeżeli ktoś był przestępcą, no to był zastrzelony, proste. Były przecież, byli rangersi w Teksasie, którzy likwidowali momentalnie takie grupy przestępcze, czy przestępców, czy bandytów, mówiąc delikatnie, w sposób właściwy. Sędziowie tam są wybierani ze społeczeństwa. Potem oczywiście dostają nominacje, ale ci sędziowie są apolityczni i im zależy na prawie i sprawiedliwości. Jeżeli policja na przykład, biorąc jakiegoś złoczyńcę powiedzmy, ciężkiego, i wszyscy wiedzą, że jest złoczyńcą, ale tam prawo jest prawem. Jeżeli policja nie dopełni czegoś albo zdobędzie dowody w sposób nielegalny, nie taki, jaki powinien policjant jeden czy z drugim zrobić, no to sędzia mówi, o nie, panowie, zrobiliście błąd. Ten człowiek jest niewinny. Może opuścić salę. A wy na drugi raz to się poprawcie. W Polsce nie. W Polsce to działa w ten sposób, że dajcie mi człowieka, a ja paragraf na niego zawsze znajdę. No. To jest stare powiedzenie. Tak. No niestety to prokutuje właśnie w tych resortowych dzieciach, układach, zależnościach pomiędzy pracownikami, między prokuratorą a sędziami. To wszystko działa. Oni się dogadują w pokoiku, no dobrze, no to jak go ukażemy? No trzeba tak i tak. Dobra, nie ma problemu. Żeby nie podskakiwał. Tak, to jest prawo. Druga rzecz, może najważniejsza. Jeżeli weźmiemy państwo polskie, już troszeczkę politycznie wybiegnę do przodu, może tutaj też naruszę pewne priorytety osób, które myślą w sposób podobny, a nie mają możliwości tego powiedzieć. W 1939 roku dekretem numer 102 z 1 grudnia. Tak, 30 listopada on został napisany tak, i opublikowany. Tak, ale wydany tak. No to tak. Proszę słuchaczy o zorientowanie się, co to jest za dekret i o czym mówi. Ja nie mówię tutaj o właściwym stosowaniu tego dekretu, ale ja chciałbym powiedzieć i zwrócić uwagę na to, jak społeczeństwo jest zmanipulowane i jak jest upodlone przez właśnie... Przez okupantów, tak, bo ten dekret mówi, że wszelkie władze okupacyjne są nielegalne i ich prawa są też nielegalne. No ale ponieważ jest siła pięści od roku 39 przez Niemców, później przez Ruskich, no to możemy sobie gadać, a dekret wykorzystać jako papier toaletowy. No nie do końca, ponieważ ja mam taką nadzieję, może ja jestem naiwny, ale przyjdzie czas rozliczenia, ponieważ w 89 roku ubiegłego stulecia Układ Magdalenkowy doprowadził do kolejnego rozbioru Polski. Ja już nie chcę się zagłębiać w to, dlatego że tak. To jest być może na następną audycję. No tak, tylko że wiesz, mimo wszystko ludzie głosowali i zawsze można to podciągnąć pod fakt, że zawsze jakieś prawo musi być, a ponieważ ogół ludzi wyraził swoją wolę, więc tak jest. No. Dobrze, nieważne kto głosuje. Ważne, kto liczy głosy. Józef Stalin. No, dobra. No to chyba przeszliśmy przez wszystkie
punkty. Coś na zakończenie? Chciałbym pozdrowić wszystkich Polaków, żeby się trzymali i nie dali się manipulować i byli dobrej myśli, bo to kiedyś się przewali i trzeba będzie, że tak powiem, wystartować od nowa. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zaufania między ludźmi. To jest najważniejsze. Tak. No dobra. To dzięki wielkie. Powodzenia wszystkim życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powodzenia wszystkim Polakom. Do usłyszenia. No hej.